wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Taki jest mój plan. Proszę pana, to jest moje działanie, rozumiem, a nie pana, państwa żółtka. Ja nie wtargnąłem do studia telewizyjnego, bo na drzwiach do studia telewizyjnego wisi kartka. Proszę nie zamykać. Miał pan okazję się zaprezentować, exit, a teraz mogę pana poprosić o opuszczenie studia? Pistolet przyłożony do głowy. Ja bardzo żałuję, że kamery wyłączono w tym momencie, a nie 5 do 10 sekund później. Kilka osób to zauważyło, kilka osób tego nie zauważyło. Ja symbolicznie podeptałem unijną flagę. Czy pan Mentzen jest w stanie odpowiedzieć w taki sposób? Nie. Bo dla niego Polska jest mniej istotna niż możliwość prowadzenia biznesu. On jest liberałem, on nie jest patriotą, on jest liberałem. Ludzie, zastanówcie się, czy wy naprawdę nie widzicie, że ludzie, którzy myśleli o pieniądzach, zdradzili Polskę i przy pierwszym rozbiorze, i przy drugim rozbiorze, i przy trzecim rozbiorze? Nie róbcie tego samego teraz. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam na kanale Bądź na Bieżąco. Debata europarlamentarna w Super Expressie odbiła się bardzo szerokim echem w internecie, ale co ciekawe, nie ze względu na uczestników tej debaty, a ze względu na osobę, która nie została tam nawet zaproszona. Kandydat partii Polexit, partii, która jest pełnoprawnym ugrupowaniem, które stara się o miejsca w europarlamencie i powinna zostać również dopuszczona do głosu. Rzecz jasna, sytuacja jest jak najbardziej legalna, jak tłumaczył pan prowadzący. Nie są medium publicznym i nie mają obowiązku zapraszania wszystkich. Mogą sobie wybierać. Jednak jest to bardzo duże, ogólnopolskie, rozpoznawalne medium i jeśli tworzą pozory bezstronności, tworząc debatę, no to mało ma to wspólnego z etyką dziennikarską czy zasadami demokracji. Dlatego postanowiliśmy zaprosić kandydata, który nie został zaproszony do Super Expressu. Zadamy mu dokładnie te same pytania, jak również przeprowadzimy normalny wywiad. Szanowni Państwo, Jakub Perkowski, partia Polexit. Państwo się mnie zupełnie tu nie spodziewaliście, ale nie wiem czemu, zaoszczędziliście troszkę pieniędzy i nie kupiliście siódmego pulpiciku. Panie Jakubie, jako że nie zaprosili pana na debatę w Super Expressie, co odbiło się szerokim echem w internecie, no to może proponowałbym taką konwencję dzisiejszego wywiadu, że w pierwszej kolejności zapytałbym pana o to samo, o co pytano kandydatów tamtejszej debaty, z tego względu, żeby dać się również panu wypowiedzieć. Na każdą odpowiedź będzie pan miał właśnie 60 sekund, tak jak każdy z tamtej debaty, a następnie porozmawiamy sobie już normalnie w konwencji standardowego u nas wywiadu. Najprawdopodobniej będzie też tutaj taka informacja dla widzów, informacja o tym, w której minucie zaczną się już normalne pytania, jeśli interesuje was bardziej taki zwykły wywiad. Zatem jeśli chodzi o pytania te, na które będzie pan miał po 60 sekund. Unijna polityka klimatyczna to koszt czy zysk dla Polaków, które jej elementy będą państwo wspierali w Parlamencie Europejskim, a którym się sprzeciwiają? Koszt, sprzeciwiam się wszystkim elementom. Nie wiem, czy mogę wykorzystać resztę z tych 60 sekund, bo tu właściwie kończy się moja odpowiedź. Koszt i wszystkim się sprzeciwiam. Natomiast, drodzy państwo, tutaj korzystając z tych 60 sekund, od razu powiem, że moim zdaniem stacje radiowe i telewizyjne zadają tak głupie pytania, a o tym opowiem w kolejnej części, i one celowo zadają nie takie pytania, jakie powinny być zadane, bo to są pytania, które niczego nie wnoszą do debaty i wyłącznie tylko przekierowują naszą uwagę na rzeczy głupie albo nieistotne. Czy będzie pan głosował za utrzymaniem możliwości wetowania niektórych rozwiązań przez poszczególne kraje członkowskie? Oczywiście. Prawo weta jest jednym z najważniejszych kwestii. Bez prawa weta suwerenność narodowa krajów absolutnie znika, dlatego że w tym momencie można powiedzieć takie powiedzonko w szkole podstawowej, banda złego na jednego i tutaj można się okazać, że ludzie z zupełnie innych krajów dojdą do wniosku, że trzeba zrobić coś, co będzie skrzywdą dla konkretnego kraju, no i w tym momencie prawo weta jest jedną szansą obrony. Inaczej, jeżeli zniknie prawo weta, znika suwerenność kompletnie. Dlaczego tak duże zmiany dotyczące praktycznie całego społeczeństwa i wszystkich gałęzi gospodarki jak Zielony Ład są wprowadzane bez konsultacji społecznych, na przykład bez referendum? Bo nikt by się na nie nie zgodził, a unijni eurokraci są przeciwnikami demokracji, co pokazują na każdym kroku, więc muszą je wprowadzić z metodami
niedemokratycznymi, metodami totalitarnymi. Dlatego tak robią. Czy są państwo za członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę sytuację polskich rolników? Równie dobrze można byłoby zapytać, czy jestem za wejściem Izraela do Unii Europejskiej. Skoro Izrael występuje na Eurowizji, to dlaczego ma Izrael nie być w Unii Europejskiej? Równie dobrze można byłoby zapytać o Turcję, której kawałeczek rzeczywiście występuje w Europie, ale reszta niestety nie jest już w Europie. To jest pytanie raczej jako kij w mrowisko. Ukraina nie jest gotowa na to, żeby być w Europie. I ja być może widziałbym szansę, jeśli Ukraina by się radykalnie zmieniła, zakończyła wojnę i za 20 lat, nie wykluczam tego, ale to jest nie w bliższej perspektywie niż 20-letniej. Jeżeli zdobędzie pan mandat do Parlamentu Europejskiego, jak zamierza pan bronić interesów Polski, polskich obywateli, polskich przedsiębiorstw i polskiej racji stanu? Gdy zdobędę mandat europosła, wszystkie swoje środki finansowe, które będę uzyskiwał z Unii Europejskiej, będę wykorzystywał do promowania polskich przedsiębiorców, polskich rolników. Cała moja działalność będzie polegała na tym, żeby ułatwiać im wchodzenie eksportowe do innych krajów i rozwijanie biznesów, polskich biznesów w innych krajach. Moim marzeniem jest, żeby na przykład w Niemczech była sieć handlowa detaliczna o równej ilości sklepów, co pewne niemieckie sklepy w Polsce, w których państwo kupujecie. Nie widzę żadnego powodu, żeby Polacy nie mieli czerpać zysków z handlu i z pracy innych społeczeństw. Możemy ich kolonizować swoją pomysłowością, możemy ich kolonizować swoją dynamiką gospodarczą. Róbmy to. Moim hasłem jest Polska, Europa dla Polaków. Moim hasłem jest Europa dla Polaków, żebyśmy mieli możliwość czerpać korzyści z tego, że nasze biznesy w Europie się rozkręcają świetnie i czerpać z pieniędzy z tego, co przychodzi do nas zwrotnie. Unię Europejską należy zmieniać czy z niej wychodzić? To nie jest alternatywa i to jest pytanie fałszywe. Jesteśmy w tej chwili w Unii Europejskiej i wyjście w tej chwili z Unii Europejskiej jest niemożliwe. Drodzy Państwo, każdy, kto wam powie, że ze środy na czwartek albo z soboty na niedzielę wyjdziemy z Unii Europejskiej, to są bajania. To jest proces. W tej chwili dopiero 20% ludzi nie chce być w Polsce, w Unii Europejskiej. To są badania z 13 marca tego roku, opublikowane 13 marca tego roku. I 17,5% ludzi nie jest zdecydowana, czy chce, że Polska była w Unii Europejskiej, czy nie. Czyli łącznie, jak dodamy 20,5 i 17,5, wychodzi nam 38,5% społeczeństwa nie jest zwolennikami, bądź nie do końca jest pewna, czy jest zwolennikami bycia w Unii Europejskiej. To jest za mało. Więc ja myślę, że w tej chwili należy społeczeństwo pierwsze przekonywać do tego, żeby chciało suwerenności Polski. Po drugie, w Unii Europejskiej podkreślać, że interes Polski jest ważniejszy niż interes europejski, bo ja nie rozumiem, czym jest interes europejski. Nie ma czegoś takiego. Nikt mi nie potrafi zdefiniować, czym jest interes europejski. I dopiero jeżeli okaże się, że pewne kraje, nie będę ich teraz wymieniał, żeby nikogo nie obrażać, ale jeżeli pewne kraje uznają, że Polska musi być tak zwanym junior partnerem, jeżeli uznają, że są ważniejsze od Polski, to wtedy jedyną możliwością będzie wyjście z Europy takiej, jaką była wspólnota węgla i stali. Nikomu by się nie chciało wychodzić, bo to były korzyści, a nie straty. Kto powinien zostać nowym szefem Komisji Europejskiej i czy poprze pan Ursulę von der Leyen, jeżeli będzie starała się o kadencję? Nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej powinienem zostać ja. A czy poprze pan Ursulę von der Leyen, jeśli nie będzie pan jednym z kandydatów? Nie. Czy zgodzi się pan na kolejne ograniczenia dotyczące aut spalinowych i całkowity zakaz ich sprzedaży? Ja w ogóle się nie zgadzam na żadne zakazy, ani na wcześniejsze, ani na dalsze. Ja uważam, że wszystkie zakazy dotyczące samochodów spalinowych trzeba natychmiast zdjąć, bo ja nie widzę żadnego powodu, żeby ktoś mi mówił, że mam jeździć hulajnogą, a nie swoim Maverickiem z silnikiem na benzynę 2-3, bo ja uwielbiam jeździć swoim Maverickiem i nikt nie zrobił takiego samochodu jak ten Maverick na bateryjkę. No ja uwielbiam mechaniczne samochody spalinowe, gdzie można przyjść z kluczem, popukać, postukać i pojechać dalej. Samochody elektryczne nie nadają się do remontów. Akurat ja dobrze więcej wiem, jak to, mam znajomych, którzy się zajmują tą tematyką. Samochody elektryczne po niewielkiej stłuczce, jest szkoda całkowita, jadą na plac. Ja swoim Maverickiem mogę skasować 3 słupki,
poklepię młotkiem i jadę dalej. No, z elektrykiem bym musiał wymieniać cały samochód. No to tyle, jeśli chodzi o pytania z Super Expressu. Teraz przejdziemy do normalnej rozmowy. No, wiele osób na pewno słyszało już o tym, co się wydarzyło. Mimo tego, że komitet Polexit, że partia Polexit również jest pełnoprawnym kandydatem do wyborów europarlamentarnych, no to od was nie został zaproszony nikt na tę debatę. To już była kolejna z debat. A ktoś w Super Expressie uznał, że nam się należy tyle czasu antenowego, co jedno wystąpienie, nie tam w kolejnych debatach, gdzie się zamieniamy, nie. My mamy tylko jedno wystąpienie w ostatnim tygodniu kampanii i tylko raz możemy się pojawić. Tak już zupełnie końcóweczka, niedziela, potem już tylko 5 dni kampanii i znikamy, nie ma nic. Pojawiamy się jednorazowo i koniec. Mało tego, ja nie mam żadnej gwarancji, że Super Express naprawdę by kogokolwiek od nas tam wpuścił, ponieważ i tutaj mam wielki zarzut do prowadzącego. Jeżeli pan twierdzi, że się umówiliście z panem Czarnkiem, z panem Żółtkiem, to proszę mi wskazać, kiedy rozmawiał pan z panem Stanisławem Żółtkiem, prezesem partii i liderem tego ruchu, ponieważ z tego, co ja wiem, to pana podwładny, pan Plewa, rozmawiał z podwładnym pana Stanisława i w tym momencie to oni telefonicznie, jak na telefonie do cioci, ustalili, generalnie ustalili. No, pan Plewa powiedział, że macie czas za tydzień i tym się cieszcie. Ja się, nie było żadnego pisma, nic, Super Express nic nie odpowiedział na pismo, które przyszło ze sztabu wyborczego Polexitu, więc to była ustna umowa dżentelmeńska pomiędzy jednym asystentem a drugim asystentem. Drodzy Państwo, jakie to ma w ogóle, jaką to ma moc sprawczą? To jest w ogóle, to jest aberracja. Mało tego, prowadzący próbował mnie zakrzyczeć i mam wrażenie, że mijał się z prawdą, no, a jeśli nie, to niech to pokaże, że naprawdę rozmawiał z panem Stanisławem, że naprawdę napisali nam, że zapraszają pana Stanisława, bo on tę deklarację złożył tak naprawdę dopiero ustnie, kiedy ja na nim tę deklarację wymusiłem. To znaczy na pewno mijał się z prawdą, co pan mu też wytknął tam jeszcze w waszej sprzeczce. Miał sprawdzić. Wówczas, kiedy mówił, kiedy pytał pan, dlaczego nie ma akurat waszego przedstawicielstwa, no to pan prowadzący powiedział, że są tylko ci, którzy są obecnie w parlamencie, tylko ci parlamentarni lub europarlamentarni, a był tam pan Janusz Korwin-Mikke, który również nie jest teraz obecnie posłem, ani europosłem. Był europarlamentarzystą. To, że kiedyś był parlamentarzystą, można zacznijmy. To, że w latach 90. pan Janusz był parlamentarzystą, to, że kilka lat temu, 5 lat temu był jeszcze parlamentarzystą, to, że teraz też niedawno był parlamentarzystą, to, drodzy Państwo, nie zmienia faktu, że teraz nie jest ani europarlamentarzystą, ani parlamentarzystą. Mało tego, pomysł, że zaprasza się do studia tylko ugrupowania, które są ugrupowaniami parlamentarnymi, jest absolutnym wycięciem z debaty publicznej aktywnie działających ugrupowań. Ja rozumiem, że nie można zaprosić do studia wszystkich, nie wiem, 500, tam jest 100 kilkudziesięciu przedstawicieli partii, bo to by się nie dało. Ale jeżeli jest zarejestrowanych 7 ogólnopolskich komitetów, to te 7 ogólnopolskich komitetów w każdym medium powinno mieć dokładnie taki sam czas na debatę. I to oczywiście mogą zapraszać indywidualnie, zaprzyjaźnionych gości. Ja się nie upieram, że oni mają mnie albo pana Stanisława Żółtka zapraszać nas do swoich porannych programów, żeby z nimi rozmawiać, no bo może mnie nie lubią, tak? Ale to jest zupełnie co innego. Wywiad z politykiem, a czym innym jest debata. Jeżeli jest debata, to w tym momencie wszyscy, którzy startują, powinni móc równorzędnie w tej debacie wziąć udział. No tak, to wyglądała argumentacja pana z Super Expressu, wyglądała tak, że was nie zapraszają, dlatego że jesteście mali, że ludzie i tak na was nie głosują, nikt się wami nie interesuje. Tylko że jak mają się interesować, skoro media was nie zapraszają? No to się wyklucza. Ja teraz dosłownie chwilę swobodnej wypowiedzi, bo to była argumentacja, która jest typowa dla argumentacji mediów trzeciej RP. Ja pracowałem pod koniec lat 90. między 96 a 98 rokiem w Radiu Wawa. Warszawska rozgłośnia radiowa, która była prawicową rozgłośnią radiową. Ja wiem, że to może trochę dziwacznie wygląda, bo to była rozgłośnia, która grała classic rock. Zresztą pozdrawiam wszystkich kolegów, wszystkie koleżanki z Radia Wawa, nieistniejącego niestety już w tej chwili. Nie będę ich wymieniał po imionach i nazwiskach, ale jak to zobaczycie, to wszystkich naprawdę z całego serca was pozdrawiam. Mam nadzieję, że niedługo się znowu spotkałem przy okazji rocznicy kolejnej, czy w lutym, ale to też tam pewnie. To radio, jako był prawicowe radio,
było absolutnie wycinane ze wszystkich kwestii reklamowych. I nas nie brano w ogóle pod uwagę jako medium reklamowego. Więc jak może działać stacja komercyjna, która nie jest brana pod względem reklamowym? Badania były zlecane wtedy przez dwie duże firmy badawcze, których nazw nie wymienię, które się właśnie specjalizowały w tym rynku medialnym. Jedna quasi-państwowa, a druga całkowicie prywatna, powiązana z koncernami mediowymi zagranicznymi. I wtedy ta prywatna wskazywała, że my mamy w ogóle poniżej progu słuchalności jakiejkolwiek. A więc jeżeli tak wychodziło z ich badań, no to nasze ceny reklam szorowały po dnie basenu brzuchem i generalnie no, nikt się nas nie chciał reklamować. Na szczęście była ta druga agencja badawcza, która pokazywała zupełnie co innego. Mało tego, ponieważ myśmy grali Classic Rocka, to naszym targetem byli ludzie 20-30-latkowie i nastolatkowie. To jest genialny rynek, bo tam można sprzedać jeansy, tam można sprzedać rozmaite rzeczy. No to jest naprawdę bardzo chłonny rynek. I okazało się, że jednak ktoś chce nas słuchać. Wtedy jeszcze były dwa ośrodki badawcze. W tej chwili, bo to był 97-98 rok, drodzy Państwo, po tylu latach, ponad ćwierćwieczu, ten rynek mediowy się doszczelnił. Doszczelnił się. I ten rynek mediowy się doszczelnił i ten rynek partyjny się doszczelnił. Czyli jeżeli jesteś medium, które nie chce, którego nie chcemy ze względów ideowych w reklamach, to wtedy cię wycinamy. YouTube ma to samo, zwróćcie Państwo uwagę. Kanały, które się nie podobają, bo mówią o rzeczach, o których na YouTubie nie wolno mówić, nie dostają monetyzacji. Proste? Proste. Jeżeli mamy taką sytuację, że partia jest zamilczana, to ludzie nie wiedzą, że mogą na nią głosować, z tym, czego w sondażach jej nie ma. Jeszcze jedna rzecz. Ja przez bardzo wiele lat zajmowałem się robieniem sondaży. I przyznam szczerze, że ja zawsze mam problem, że przy okazji publikowania tych sondaży jest za mało informacji o tych sondażach. I, bo jest bardzo ważne pytanie, jak się zadaje pytanie w sondażu. Czy pytają respondenta, proszę powiedzieć, na jaką partię polityczną pan, pani odda głos? Czy jest pytanie, proszę powiedzieć, na którą z przeczytanych informacji politycznych odda pan, pani głos? I w tym momencie możemy sobie czytać. Pierwszy komitet, drugi komitet, trzeci komitet, czwarty komitet, piąty komitet, szósty komitet, siódmy komitet, inne komitety. No tak, tak możemy zadać pytanie, ale możemy sobie ustalić jakąkolwiek kolejność od tych największych. Czyli zaczynamy. Platforma Obywatelska, PiS, jak nas. Sadzą na sam koniec, na siódme miejsce, drodzy Państwo, większość ludzi, która zna ugrupowania, że dojść do wniosku, że a dobra, to ja już na tych, niech pan dalej nie czyta. A gdyby kogoś innego włożyć na pierwsze miejsce tej czytanej listy, to wtedy mamy dużo większą szansę. Także metodologia badań jest podstawą tego, jakie mamy wyniki badań. A ja mam za mało informacji podawanych przez te firmy badawcze, żeby dowiedzieć się, jak ta metodologia naprawdę wygląda. Więc jak w ogóle w sondaże nie wierzę. A jeśli państwo myślicie, że jestem wariatem, który nie wierzy w sondaże, poczytajcie sondaże, które były w ciągu ostatnich chociażby 10 lat prezentowane w Polsce przez największe grupy badawcze, przez największe firmy badawcze. Oni się rozjeżdżają z wynikiem końcowym od 20% czasami nawet. Czyli na 2-3 miesiące przed mają absolutny błąd 20%, a błąd statystyczny to jest 3,5% w badaniach. Jakby mógł pan wytłumaczyć jeszcze, wracając do tego, co zaszło w Super Expressie, jakie były kulisy w ogóle tego? Jak pan się tam znalazł? To było tak, że pan Janusz Korwin-Mikke powiedział, dlaczego tutaj nie ma Polexitu i pan akurat w tym samym momencie wyszedł. Co się działo po wyłączeniu kamery? No na pewno to ciekawi naszych widzów. Jak wyglądał ten cały przebieg? Drodzy Państwo, i tutaj się zwracam do wszystkich moich serdecznych znajomych, którzy mi gratulowali tego, i do wszystkich moich serdecznych wrogów, którzy twierdzili, że to ustawka, i do wszystkich niedowiarków, którzy mówili, to niemożliwe, żeby to zrobił samodzielnie, musiał się z kimś dogadać. Musiał się dogadać z Korwinem, musiał się dogadać z Super Expressem, musiał się dogadać z kimkolwiek. Drodzy Państwo, tylko ci, którzy wierzą w to, że zrobiłem to samodzielnie, mają rację. Wszyscy pozostali mylą się absolutnie, bo po prostu albo nie wierzą w ludzkie możliwości sprawcze, albo po prostu nie wierzą, że można coś zrobić zupełnie autonomicznie. Ja jestem zupełnie autonomicznym
bytem i ja nie jestem ani przez nikogo skierowany, ani przez nikogo kierowany. Ja robię to, co chcę, tak jak chcę, na swoich warunkach. I rzeczywiście wszedłem tam metodą służbową na statek. Każdy, kto oglądał film Rejs, wie, że na samym początku tego filmu Stanisław Tym i Jan Dobrowolski wchodzą na statek. Od tego się zaczyna film i Stanisław Tym dziwi się, jak na statek wejdą, skoro nie mają biletów, a Jan Dobrowolski mówi mu służbowo. I rzeczywiście podchodzą do takiego faceta, który tam stoi przy tym trapie i ma sprawdzać bilety i on mówi bilety, a oni mówią my służbowo. On się odsuwa i wchodzą. Drodzy Państwo, ja również wszedłem służbowo. Ja po prostu stworzyłem taką sytuację, dzięki której pani, przesympatyczna pani recepcjonistka, nie mogła mnie nie wpuścić, bo Państwo rozumiecie, że ja prezentuję pewną stanowczość i pewne zdecydowanie. Ja tą pewnością i zdecydowaniem wszedłem tam, bo chciałem. Bardzo pani recepcjonistce dziękuję, mam nadzieję, że z tego powodu nie będzie miała żadnej przykrości. Natomiast ona się ani nie zapytała, czy ja tam mogę wejść, ani nikt się nie spytał, kim jestem. Mało tego, ja później sobie wszedłem tam do takiej salki przygotowawczej, gdzie siedzieli wszyscy członkowie, uczestnicy debaty. Zresztą oprócz Roberta Biedronia, bo on się potwornie spóźnił, to właściwie program przesunął się o 10 minut, bo czekaliśmy na pana Roberta. I wszyscy sobie piliśmy kawki, herbatki, ja poprosiłem o wodę, którą mi zaproponowano, czy dla pana kawę, herbatę, czy wodę. Nie, dziękuję, tylko wprawnie wodę poprosiłem, tak dostałem sobie jeszcze tamtą wodę. Nikt się nawet nie zastanawiał, kim jestem, po co jestem, dlaczego jestem, bo po prostu wyglądałem, jakbym tam miał być. No i skoro tam jest, znaczy, że tam powinien być, a ja wyglądałem, jakbym miał tam być. Potem są drzwi do tego studia telewizyjnego, drodzy Państwo, mówię i powiedzenie, że wtargnąłem. Ja nie wtargnąłem do studia telewizyjnego, bo na drzwiach do studia telewizyjnego wisi kartka. Proszę nie zamykać. Ten kartka wisi na takim przedsionku do pomieszczenia takiego kuchennego i toalet. Potem są następne drzwi, które są w ogóle otwarte na oścież, a te drzwi pomiędzy salą przygotowała, tam gdzie makijaż robił i tak dalej. Wisi tam kartka, proszę nie zamykać, więc to tutaj generalnie... Ja wszedłem na salę emisyjną, tam gdzie była przeprowadzana debata, na jakieś, nie wiem, 10 minut, 5-10 minut przed rozpoczęciem tejże debaty. Ja sobie po prostu skromnie stałem gdzieś za reflektorami, gdzieś za kamerami, ubrany na czarno, przechadzałem się popijając wodę i nikt w ogóle nie zwracał na mnie uwagi. Kulturalny, sympatyczny człowiek, uśmiechający się, stojący grzecznie i miło popijający wodę. Makijażu, rozumiem, panu nie zrobili. Muszę skończyć to powieści, jak ja tam się dostałem, dlaczego pan Janusz Korwin-Mikke mnie zapowiedział. Nie wiem, czemu mnie zapowiedział, ale bardzo mu dziękuję za tę zapowiedź. Bardzo panu dziękuję, panie Januszu, panie prezesie, że pan mnie zapowiedział, bo dał mi pan jeszcze 10-15 sekund, żebym mógł się skupić i żebym mógł wejść tak, jak wszedłem. To było bardzo cenne 10-15 sekund i ja przypuszczam, że to ze względu na wieloletnią znajomość i sympatię pomiędzy panem Stanisławem Żółtkiem a panem Januszem Korwin-Mikke, bo oni w końcu współtworzyli ugrupowania polityczne bardzo długo i współpracowali bardzo długo i myślę, że po prostu taka przyjacielska niezgoda na wykluczanie u pana Janusza wystąpiła. I pan Janusz nie miał zielonego pojęcia, co zrobię. Pan Stanisław Żółtek nie miał zielonego pojęcia, co zrobię. O tym, co zrobię, wiedziały dokładnie 4 osoby. Wiedział moich dwóch przesympatycznych znajomych z Warszawy, których z imienia i nazwiska nie powiem, nie wymienię w tej chwili. Moja najcudowniejsza kohabitantka Dorota Maksymowicz oraz nasz roczny syn Rodbor. I to były wszystkie 4 osoby, które o tym wiedziały, a Rodbor na pewno tego nie wygadałby nikomu, bo jeszcze nie umiem mówić. Co się wydarzyło dalej, to Państwo widzieliście. I później wyłączono kamery, tam nie było widać już, co się wydarzyło. I was interesuje, co się stało później. Ja bardzo żałuję, że kamery wyłączono w tym momencie, a nie 5 do 10 sekund później, a właściwie dźwięk mogli wyłączyć jeszcze dosłownie o 3 do 5 sekund później, ponieważ ucięło moją wypowiedź. Ja zacząłem mówić, że ja właściwie wykorzystałem swój i nie dokończyło pan Kobosko, zaczął znowu coś tam do mnie wrzeszczeć. Ja niestety mu odpowiedziałem, co właściwie nie było słychać. I w tym momencie wycięto streaming. Ja chciałem powiedzieć, że ja właśnie wykorzystałem swój czas.
Ja wykorzystałem czas, którego nie dano mi dobrowolnie. I ja tutaj nie mam zamiaru stać w jednym rzędzie z osobami, które są podporządkowują się tego typu regułom. Nie zgadzam się na takie reguły i z tymi osobami, które się tak podporządkowują tym regułom, nie mam zamiaru dalej przebywać w tym samym miejscu. I chciałem jeszcze pokazać, bo to ja teraz zwrócę uwagę na to. Drodzy Państwo, kilka osób to zauważyło, kilka osób tego nie zauważyło. Ja symbolicznie podeptałem unijną szlagę. Jako jedyny uczestnik tego spotkania deptałem po unijnej fladze symbolicznie i faktycznie. Oni wszyscy przy tych swoich pulpicikach stali grzecznie, systemowo, podporządkowując się regułom. Drodzy Państwo, jeżeli oni mówią, że oni nie podporządkują się regułom, które narzuca nam Unia Europejska, to powiedzcie mi, jaka jest ich wiarygodność, skoro oni podporządkowują się regułom, które narzuca na nich tabloid. Żeby to był, nie wiem, jakiś opresyjny, jakiś urząd opresyjny, żeby to urząd skarbowy na nich coś narzucił. Nie, tabloid im powiedział, macie tu sobie stać, wybieramy sobie was sześcioro i macie stać przy tym pulpicikach. O co chodzi? To są ludzie, którzy będą interes narodowy Polski reprezentować w Unii Europejskiej. Pani Zajączkowska z Konfederacji, no przesympatyczna, przemiła osoba, ale powiem szczerze, nie rozumiem i tej jej grymasów, tego takiego. Ona się już tak dobrze czuła w towarzystwie pana Kobowski, pana Patryka Jakiego, już tam już była przy tym establishmencie Biedronia, już była tak blisko tego wyniesienia do Unii Europejskiej, a taki Perkowski przyszedł i rujnuje to wszystko. Jak tak można? Taki niesmak. To tak nie powinno być, o tym się nie powinno mówić. Nie powinno się mówić o wykluczaniu, tak? Pani skartuje z Konfederacji i pani mówi, że nie powinno się mówić o wykluczaniu? Wy, którzy darliście, o nie pani, bo pani wtedy jeszcze nie było, z tego pamiętam, w Konfederacji jakoś specjalnie, wy, którzy darliście się od 2019 roku, bo ja pamiętam Konfederację z 2019 roku, że was nigdzie nie wpuszczają, teraz już jesteście establishmentowi, tak? Dzięki panu Mencenowi, dzięki panu Wiklerowi, mojemu kontrkandydatowi z Pomorza, z okręgu numer 1. Wy już weszliście w ten establishment. Co, wy będziecie wywracać stolik, jakby przy pulpicikach stoicie grzecznie? Śmiech. To, że pan Robert Biedroń nie będzie niczego wywracał, to my wiemy. To, że inni panowie, którzy tam stali, to my wiemy. No pan Janusz może by coś wywrócił, ale nie wiem, czy uda mu się wejść, bo zobaczymy zresztą, nieważne. Super Express tłumaczył, że jako prywatna stacja nie mają obowiązku zapraszania wszystkich kandydatów. Jak pan sądzi, dlaczego akurat właśnie wasz komitet nie został zaproszony? Czy widzi pan w tym jakąś celowość ze strony organizatorów? Jakie pana zdaniem są w ogóle takie granice wolności mediów, a gdzie zaczyna się obowiązek etyczny dziennikarza? Obowiązek dziennikarza zaczyna się tam, gdzie dziennikarz zamiast realizować obowiązki dziennikarskie, realizuje obowiązki partyjne, bądź realizuje obowiązki narzucane przez pewne grupy interesów z góry. To nie chodzi tylko o Super Express. Wszystkie możliwe media wycinają hasło Pol Exit z debaty publicznej. Nas po prostu jako hasła Pol Exit ma nie być. Ludzie mają nie myśleć w ogóle, że istnieje taka możliwość. Jeżeli czegoś nie ma, inaczej, ja jestem człowiekiem związanym z marketingiem. Teraz bardzo często tworzy się fałszywe alternatywy po to, żeby prawdziwej alternatywy nikt nie mógł wykorzystać. Czyli mamy na przykład 3 produkty, ale ze względu na to, że nie chcemy, żeby któryś z tych produktów się dobrze sprzedawał, to wstawiamy 4 produkt i ten 4 produkt będzie wypierał jak gdyby z rynku ten, którego nie chcemy. Nieważne. Chodzi generalnie o to, drodzy Państwo, że z mojego punktu widzenia Pol Exit jest elementem antysystemowym i Pol Exit jest elementem całkowicie prawdziwych idei polskich i antyestablishmentowo-unijnych. Ale mamy inne ugrupowania, które są tak halsują. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to znaczy halsować. Tak, niby tak, ale trochę nie. Tak płyną pod wiatr, ale jednak ten wiatr nagle łapią. I to są ugrupowania, które tylko udają, że tak naprawdę chcą realizować polski interes narodowy, a niestety zupełnie nie widać po powiedziach tychże ludzi.
Ja uwielbiam pana Mentzena, który powiedział, jak mu zadano pytanie, czy chce wyjść z Unii Europejskiej, ale mówi, nie, nie chce wyjść z Unii Europejskiej. Nie odpowiedział tak, jak my odpowiadamy. Naszym celem jest Europa dla Polaków, naszym celem jest przywrócenie Polsce jej rangi w Europie. Jeśli się to nie uda, to alternatywą dla tych działań jest wyjście Polski z Unii Europejskiej. Możemy zostać w Schengen, możemy zostać z innymi umowami, tak samo jak Norwegia i Szwajcaria. My z Europy nie wyjdziemy, bo my jesteśmy Europejczykami i to dłużej niż niektórzy inni Europejczycy prawdopodobnie, ale my jesteśmy centrum i jądrem Europy. Tylko że ktoś wymyślił sobie, że my musimy być marginesem Europy, że my musimy być młodszym, gorszym, głupszym partnerem europejskim. Nie, ja się na to absolutnie nie zgadzam, żeby ktoś traktował Polskę gorzej niż to, jak są traktowani Niemcy, niż to, jak są traktowani Francuzi. Brytyjczycy, których również chciano marginalizować, powiedzieli nie, nie. Albo przywrócicie nam naszą rangę, albo wychodzimy. No i wyszli. I czym to się skończyło dla Wielkiej Brytanii? Mieli problemy, bo to wyspa. Mieli problemy. Ale to jest pewien sposób funkcjonowania. Wyspiarze się są przyzwyczajeni do tego, że tam przy okazji wyspy to tam pewne łańcuchy dostaw potrafią się zepsuć. My nie mamy tego problemu. Nasze łańcuchy z dostaw nie zostaną pozrywane, dlatego że wyjdziemy z Unii Europejskiej. A też mówię, że nie jest to tak, że my nagle ze środy na czwartek wyjdziemy z Unii Europejskiej. To jest proces i ja bym chciał przez te 5 lat w Europarlamencie 2 lata poświęcić na to, żeby przywrócić Polsce należne jej miejsce w Europie, w Unii Europejskiej, a jeśli po 2 latach okaże się, że bije głową w mur, rozpocząć kampanię wychodzenia Polski z Unii Europejskiej, poświęcić na to kolejne 3 lata i na koniec mojej kadencji wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Taki jest mój plan. Czy pan Mentzen jest w stanie odpowiedzieć w taki sposób? Nie. Bo dla niego Polska jest mniej istotna niż możliwość prowadzenia biznesu. On jest liberałem, on nie jest patriotą, on jest liberałem. Ale jakie konkretnie korzyści odniosłoby pana zdaniem Polska po ewentualnym polexicie? Czy byłoby to warte utraty funduszy unijnych, bo no jak wiadomo jeszcze nie jesteśmy płatnikami netto, no i utraty swobody przepływu ludzi i towarów, no bo to, że pan mówi, że możemy zostać w Schengen, nie będąc w Unii Europejskiej, no to też musi pan brać pod uwagę to, że to, kto jest w strefie Schengen, zależy od decydentów Unii Europejskiej, od głosowania krajów członkowskich. Jeżeli my się wypniemy, że tak powiem, na Unię Europejską, oni mogą zagłosować za tym, żeby Polska również wyszła ze strefy Schengen, z tego względu, że dlaczego mieliby dawać jakiekolwiek korzyści dla kogoś, kto wychodzi. Przecież nie chcą chyba dać przykładu, że okej, można wyjść, zostać w strefie Schengen i będzie dobrze. To nie jest do końca realne, że będziemy dalej w strefie Schengen. To już panu odpowiadam. Powiedziałem, że dla mnie polexit jest to odbezpieczony pistolet przełożony do głowy eurokratów. Tak powiedziałeś, europejskich elit generalnie. Ale to dokładnie tak brzmi. I to jest autentycznie, tak można zrealizować. Mówi pan, że jak my zrezygnujemy z bycia w Unii Europejskiej, to oni nas wyrzucą z Schengen. Teraz niech pan sobie wyobrazi, ile jest przedsiębiorstw zagranicznych, w szczególności ile jest sklepów detalicznych w Polsce, zagranicznych, 2 sieci przynajmniej, o których nie będę teraz wymieniał, które przywożą produkty z innych krajów europejskich do Polski i sprzedają tutaj. Jak pan myśli, czy właściciele tych sklepów mają wystarczającą ilość pieniędzy? To są setki miliardów euro obrotu rocznego. Jak myśli pan, czy wystarczająco dużo pieniędzy mają właściciele tych 2 sieci handlowych, żeby skorumpować właściwą ilość unijnych urzędników, żeby oni powiedzieli, że Polska może sobie robić wszystko, co chce, byle tylko nie pozamykać tych sklepów? Jeżeli jakieś Maroko może ich korumpować, jeżeli jakieś afrykańskie krajiki mogą ich korumpować setkami tysięcy euro albo dolarów, to taki jeden bądź drugi sklep może ich sobie kupić 3 razy i 5 razy sprzedać, jak będzie miał ochotę. Bo to są tacy ludzie. Słyszeliśmy o aferach. Druga rzecz. Tak zupełnie punkt po punkcie. Czy Szwajcaria i Norwegia są w Unii Europejskiej? Nie są. Czy ktokolwiek w Szwajcarii i Norwegii narzuca reguły, które próbuje się nam narzucić? Nie, nikt nie próbuje narzucać. Czy ktokolwiek w Europie nie pozwala Szwajcarom sprzedawać swojej czekolady?
Czy ktokolwiek w Europie nie pozwala sprzedawać Norwegom swojego błękitnego gazu? Wszystko jest okej. Norwegia jest samodzielna, suwerenna. Szwajcaria jest samodzielna, suwerenna. I nikomu przez myśl nie przyjdzie, żadnemu Norwegowi, ani żadnemu Szwajcarowi, nie przez myśl nie przyjdzie, że nagle muszą się bać, że nie są w Unii Europejskiej. Jakie korzyści będą dla Polski? Tak, płatnik netto. Dwa lata, powtórzę to. W 2027 zaczynamy płacić do Unii Europejskiej więcej niż obecnie. Zgadza się? A ja powiedziałem, że ja chcę dwa lata poświęcić na to, żeby spróbować przywrócić Polsce jej rangę w Europie. Nikt nie pomyśli nawet o tym, żeby zrobić nam jakąkolwiek krzywdę, dlatego że za dwa lata my będziemy płacili do Unii Europejskiej więcej niż z tej Unii Europejskiej bierzemy. Czyli będziemy mogli finansować dokładnie te same programy, które finansujemy, w cudzysłowie, z pieniędzy Unii Europejskiej, z własnych pieniędzy i te pieniądze nie będą przechodziły przez Unię Europejską i do nas wracały. I teraz to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, drodzy Państwo. ETS i ETS2 to są podatki, ale z nich wynikają podatki, z których to podatków my nie czerpiemy żadnych korzyści. To są pieniądze, które trafiają bezpośrednio do budżetu Unii Europejskiej i one później podobno, jak komuś się będzie chciało, to zwrócą. Teraz policzmy sobie, ile jest w Polsce gospodarstw domowych, przeliczmy sobie wszystkie rachunki tychże gospodarstw domowych w ciągu całego roku. To są setki miliardów złotych. Teraz te setki miliardów złotych podzielimy sobie na pół i będziemy wiedzieli, ile będzie korzyści z wyjścia z Polski, z Unii Europejskiej dla każdego Kowalskiego, dla każdego Perkowskiego i dla każdego innego mieszkańca Polski, bo 60% ceny prądu to są kwoty związane z podatkiem na rzecz Unii Europejskiej. Czy teraz te pieniądze jako kraj moglibyśmy, no nie obniżymy tego prądu, zostawimy ten prąd na podniesionej kwocie, ale zostawimy sobie, nie wiem, jakiegoś klimatycznego czegoś tam na rekonstrukcję sieci, na jakąś zieloną energetykę. Prąd będzie droższy, nie będzie, prąd będzie tańszy o 30%. Wszyscy będą zadowoleni, bo my będziemy płacili mniej. Do skarbu państwa będą nadal wpływały pieniądze, które teraz wpływają do Unii Europejskiej. Będzie więcej pieniędzy w budżecie na rozmaite działania. My będziemy płacili mniej, a Europa nie będzie miała do tych pieniędzy żadnego prawa. I jeszcze jedna rzecz, drodzy Państwo. Wszelkie podatki, które Polacy muszą płacić innemu podmiotowi prawnemu niż Polska, powinny być absolutnie zdelegalizowane. Dlatego, bo jeżeli my oddajemy narzędzie podatkowe poza granicę Polski, to my oddajemy bardzo poważne narzędzie odbierające nam suwerenność. Dlatego, że za te pieniądze, które są wyciągane z Polski, mogą być finansowane rzeczy przeciwko Polsce. Ponad tym nie mamy kontroli. Państwa suwerenne w życiu nie płaciły żadnych trybutów, w życiu nie płaciły na zewnątrz żadnych pieniędzy. My w tym momencie absolutnie poddańczo się zachowujemy. Ja się na to nie zgadzam. No wracając tylko jeszcze na chwilę do tej strefy Schengen, no to wie pan, bo można oczywiście do tego podejść, że w ten sposób, że jest to logiczne, że są wielkie molochy, które mają interesy w Polsce i to będzie dla nich koszt. Jednak z drugiej strony to samo było przecież z Rosją. Rosja stała się krajem wrogim dla Unii Europejskiej, wrogim dla Zachodu, czy dla Stanów Zjednoczonych. Przecież McDonaldowi też się teoretycznie nie opłacało rezygnować z pobytu w Rosji. Tam też mieli ponad 1000 bodajże, czy 10 000, nie pamiętam dokładnej ilości, ale też nie opłacało im się wychodzić z Rosji. Jednak wiele firm zrezygnowało. I Unia Europejska też zmuszała kraje członkowskie do tego. To jest zupełnie inna sytuacja, bo to jest sytuacja wojenna. I w tym momencie rzeczywiście zerwano kontakty z Rosją. I drodzy Państwo, zerwano kontakty z Rosją, jak zerwano kontakty z Rosją. Czy pamiętacie Państwo, kiedy przestano pompować gaz za pomocą Nord Stream? Czy od razu po wybuchu wojny? Czy 5 minut po wybuchu wojny, kiedy Niemcy zakręcili kurek w Nord Streamie? Odpowiedź jest prosta. Niemcy nigdy nie zakręcili kurka w Nord Streamie. Jakieś ryby tak silnie uderzyły swoimi ogonami o Nord Stream, że zrobiło się takie i okazało się, że są dwie dziury w Nord Streamie. Nikt z Unii Europejskiej nawet przez sekundę nie sądził, że ta wojna spowoduje, że Niemcy zostaną odcięci od gazu, który później dystrybuowali na całą Europę i z tego korzystali. Tak, McDonald's musiał wyjść, bo taka była presja. Tylko co z tego, przepraszam bardzo, że ta sama burgerownia nagle ma inny brand?
Jaka jest różnica? Jaka jest różnica? Rosja na tym zyskała. Rosja przejęła wszystkie McDonald's i teraz to jest rosyjski brand. No teraz, a McDonald's na tym stracił. To są franczyzy. McDonald's ma tak dużo swoich punktów franczyzowych, że akurat te, które były w Rosji, myślę, że to wielkich strat McDonald'owi nie przyniosło. Umówmy się, bardzo często jest tak, że nawet bez warunków wojennych, bez presji publicznej, jest sklep osiedlowy. I ten sklep osiedlowy ma przez ileś lat franczyzę X, a po iluś latach dochodzi do wniosku, że ten franczyzodawca mu się nie podoba i zmienia się na franczyzodawcę Y. Kiedyś nie było u nas w Polsce, drodzy państwo, sklepu na rzecz z kropką. Nie było. I to były zwykłe, małe, prywatne sklepiki bardzo często, albo innych sieci sklepiki, a nagle okazało się, że są to sklepiki sieci Rzet. Czy za 10 lat sieć Rzet będzie jeszcze istniała, nie ma żadnej gwarancji. Czy za chwilkę na miejscu sieci Rzet nie pojawi się inna franczyza? Wszystko jedno. Franczyzobiorca będzie funkcjonował tak samo pod inną franczyzą, może nawet lepiej. Więc nikt nie zamierzał przerywać kontaktów, prawdziwych kontaktów handlowych z Rosją, szczególnie Niemcy nie zamierzali tego robić. A wyjście Polski z Unii Europejskiej to nie jest jak wojna. To nie jest tak, że jak Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, to nagle w Wielkiej Brytanii jakieś biznesy, jakiś kolaps, jakieś McDonald's się powycofały. Nie, wyjście Polski z Unii Europejskiej przywróci w Polsce taką sytuację, jaką mają Norwegowie i Szwajcarzy. Nie będziemy musieli płacić 60% więcej za prąd. No tak jak pan powiedział, że polexit to jest takie słowo banowane w debacie publicznej, żeby jak najmniej go było, żeby faktycznie ludzie się nie oswajali z tym, żeby w ogóle nie brali takiej alternatywy do siebie, że Polska może wyjść z Unii, to co odpowiedziałby pan oponentom, którzy twierdzą, że pana poglądy są niebezpieczne dla polskiej racji stanu i pozycji międzynarodowej? Zna pan na pewno tą koncepcję, że alternatywy są dwie, albo Unia, albo Rosja. No to co pan by odpowiedział takim ludziom? Fałszywa alternatywa, podkreślam. To jest fałszywa alternatywa. Mi jako człowiekowi od marketingu, mi jako człowiekowi od sprzedaży, od obsługi klienta, wmawianie takiej alternatywy to jest cofanie się, drodzy państwo, do hasła wczoraj Moskwa, dziś Bruksela. To jest zabawne, że teraz nagle ci, którzy krzyczeli wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, są obrzucani tym hasłem zwrotnie. Bo panie, przypominam, że to było hasło przeciwników wejścia do Unii Europejskiej. Czyli przeciwnicy wejścia do Unii Europejskiej obrzucali zwolenników wejścia do Unii Europejskiej hasłem wczoraj Moskwa, dziś Bruksela. A teraz zwolennicy Polski w Unii Europejskiej nas obrzucają dzisiaj Bruksela, jutro Moskwa. Oni po prostu są głupi. Drodzy państwo, oni są po prostu głupi. Oni nie rozumieją i nie wierzą w polską suwerenność. To jest jedyna odpowiedź. Jeżeli ktoś nie wierzy w polską suwerenność, tylko uważa, że musimy się przy jakimś cytu podwiesić, żebyśmy istnieli jako państwo, to są ludzie, którzy nie wierzą w polskość. To są ludzie, którzy mają zdradzieckie, kolaboracyjne myślenie. A jakby miał pan możliwość, dajmy na to, że jednak nie wyjdziemy z tej Unii Europejskiej, jakby miał pan możliwość wyboru tylko jednej zmiany, która zależałaby od pana w Unii Europejskiej, no to jaką by pan zmianę chciał wprowadzić właśnie w no, całej naszej wspólnocie? No i co by to było i dlaczego akurat to? Znaczy, jedyna zmiana to to, żeby na terenie Polski obowiązywały tylko przepisy, które są korzystne dla Polaków i tylko ustalane w Polsce. Nie zgadzam się, żeby... Drodzy państwo, w Parlamencie Europejskim jest 500 kilku posłów. To tam to się zmienia, ale przyjmijmy 700 kilku posłów. Teraz, skoro tam 700 kilku posłów, to ja się nie zgadzam na to, żeby... A Polaków reprezentuje 53 posłów. To jest 7%, na około 7% Parlamentu Europejskiego stanowi reprezentacja Polski. Więc my, drodzy państwo, jako 53 europosłów, wyobraźmy sobie, że do Europarlamentu wchodzi 53 najbardziej ideowych, najbardziej patriotycznie nastawionych Polaków. Takich, którzy dadzą się zabić, a Polski nie zdradzą. Co może 53 posłów, europosłów, wśród 700 wszystkich? 7%. Nie przegłosują niczego samodzielnie, nie będą w stanie niczego samodzielnie zrobić. Mogą budować lobby. Jak im się uda, to zbudują. Jak im się nie uda. Ale teraz, drodzy państwo, do tego, żeby zbudować lobby, musimy również znaleźć patriotycznych europosłów, którzy będą dbać, chcieli o interesy swoich krajów, a nie sprzedawczyków
którzy uważają, że interes niemiecki jest ważniejszy niż interes polski. Interes europejski jest ważniejszy niż interes polski. Jednym z takich ludzi, którzy znowu kandydują do Europarlamentu, jest kontrkandydat, pan Janusz Polskiej Prywatyzacji Lewandowski, który kandyduje tutaj z Pomorza, też z numeru jeden Platformy Obywatelskiej. I pan Janusz Polskiej Prywatyzacji Lewandowski jest człowiekiem, który powiedział kiedyś w wywiadzie, zapytany, dlaczego Polacy musieli zlikwidować stocznię, a Niemcy mogli dofinansować stocznię, na to pytanie odpowiedział, duży może więcej. Także panie Januszu, jak pan uważa, że Niemcy to jest duży, a my to sroce spod ogona, ja się na to nie zgadzam. I teraz, jeżeli my, tych naszych 53 najwspanialszych patriotów jest tam w tej Unii Europejskiej, to my możemy tylko budować lobby ludzi, którzy patriotycznie podchodzą do swoich krajów i budować od początku Unię Narodów. Nie naród Unii, tylko Unię Narodów. Równorzędnych, równoprawnych, z prawem weta, budujących wspólny rozwój gospodarczy, a nie nakładających podatki. Więc całkowite wyrzucenie z przepisów unijnych jakiejkolwiek opresji związanej z jakimikolwiek praworządnościami, związanych z jakimikolwiek podatkami. My mamy się samostanowić na terenie Polski. My, Polacy, mamy prawo do samostanowienia. Nie dlatego mieliśmy tyle powstań narodowych. Nie dlatego tyle razy walczyliśmy o tę niepodległość, żebyśmy teraz za jakieś mityczne, unijne euro tracili to. Ludzie, zastanówcie się, czy wy naprawdę nie widzicie, że ludzie, którzy myśleli o pieniądzach, zdradzili Polskę i przy pierwszym rozbiorze, i przy drugim rozbiorze, i przy trzecim rozbiorze? Nie róbcie tego samego teraz. Jak rozumiem, przez tych ideowych patriotów, którzy są w Unii Europejskiej, tych prawdziwych Polaków dbających o polskie interesy, no nie rozumie pan ludzi z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Hołowni czy Lewicy. Ich będzie jednak większość, więc z tych 7% odpadają. Nas będzie 10%. Więc i tak, żeby wprowadzać jakiekolwiek realne zmiany, potrzebna jest współpraca z innymi ugrupowaniami w Europarlamencie, też jak rozumiem eurosceptycznymi. Czy planuje pan, czy partia Polexit planowałaby współpracę z innymi ugrupowaniami? No i jakie to by były ugrupowania, jakie by były takie główne cele takiej współpracy? Ja nie chciałbym mówić o tym, z kim będziemy współpracować w tej chwili, ponieważ ja nie znam wyniku wyborczego. To jest troszeczkę tak, jak mój przesympatyczny gospodarz w niedzielnej debacie już ferował wyroki. On już mówił, kto będzie, a kto nie będzie. Bo jemu wystarczą sondaże. I się gdyby wystarczały sondaże do ustalenia wyniku wyborczego, do was, drodzy państwo, nikt by nie szarpał do jakichkolwiek wyborów. Zadzwoniłoby się tam do 1000 ludzi, dowiedziało się, jakie jest zdanie 1000 ludzi, a następnego dnia ogłoszono by, że no do parlamentu wszedł Kowalski, a nie Malinowski, bo tak właśnie 1000 respondentów odpowiedziano. Dopóki nie ma wyniku wyborczego, dopóki nie wiadomo, kto jest, bo ja na pewno nie chciałbym współpracować z ludźmi, którzy reprezentują poglądy sprzeczne z polskim interesem narodowym. Czyli którzy mówią, że Polska powinna stracić bądź utracić w dalszych latach pewne elementy suwerenności. Natomiast wszyscy, którzy będą chcieli suwerenności dla swoich krajów i którzy będą również zdania, że Polska powinna zachować suwerenność, z tymi mogę współpracować. A jak te ugrupowania będą się nazywały, to ja tego nie wiem. Natomiast jeżeli ktoś będzie mówił, Polska ma stracić suwerenność, nie mamy z nim o czym dyskutować. A jak ocenia pan, no wiadomo, sondaże, no nie bierze pan pod uwagę nigdy sondaże, ale jak ocenia pan szansę swojego komitetu w nadchodzących wyborach? Czy ten incydent w Superekspresie paradoksalnie da wam jeszcze więcej rozgłosu? No i czy spodziewa się pan osobiście dostać taki mandat w Europarlamencie? Ja kandyduję głównie po to, żeby uświadamiać ludziom zagrożenia. Moim celem jest promocja pewnej idei. Moim celem jest mówienie o tym, że Polska jest wartością samą w sobie. Że Polska i polskość powinny być traktowane w Unii Europejskiej i w Europie na równorzędnym poziomie jak francuskość, jak niemieckość. My nie możemy pozwolić sobą pomiatać. I to jest moje główne zadanie w tej kampanii. Czy ja się dostanę? Startuję z bardzo trudnego okręgu, ponieważ jest to okręg trzymandatowy.
I żebym mógł uzyskać mandat, musiałoby nad mnie oddać głos 18% wyborców. I teraz, czy ja mam szansę na 18% w tym głosowaniu? Nie wiem. Bo gdybyśmy powiedzieli, że skoro 20% ludzi w Polsce nie chce Polski w Unii Europejskiej, a 17,5% ludzi w Polsce nie wie, czy chce Polski w Unii Europejskiej, to właściwie moglibyśmy powiedzieć, że potencjalnie około 38% ludzi może chcieć na mnie zagłosować. Może? Może. Ja nie wiem, czy oni twierdzą, nie, Polexit jest za mało znany, Perkowski, no słyszeliśmy go raz, jak tam wszedł, ale my nie wiemy nic o Perkowskim, a ten Perkowski taki trochę wariat. Nie wiem, czy oni się na to zdecydują. Dlatego jestem u pana na kanale, żeby móc powiedzieć tak naprawdę więcej, kim jest Perkowski, czy Perkowski jest kompletnym oszołomem, czy Perkowski ma coś sensownego do powiedzenia. Teraz, jeżeli mamy potencjalną możliwość, że 38% ludzi odda na mnie głos, no to połowa to jest nawet ponad te moje 18. I to byłoby bardzo miłe. Oczywiście mamy tutaj Przemysława Wiplera z Konfederacji, który kiedyś był w PiS-ie, który sławił się kiedyś tym, że nie potrafił zachować się jak poseł przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie. Zobaczcie państwo Przemysława Wiplera, posła wtedy jeszcze do Parlamentu Polskiego z rozkwaszonym nosem przez policjantów, szarpał się z nimi. To jest dokładnie to samo, co było nie tak dawno z kandydatem Wilkiem gdzieś tam na południu Polski. Ta sama historia. Także ja mam naprawdę dość świetnych konkurentów. Janusza Polskiej Prywatyzacji Lewandowskiego, pana Wiplera z Konfederacji i panią byłą minister z PiS-u od spraw zagranicznych. No więc tutaj są to po prostu osoby bardzo znane, no i gdańszczanie, pomorzanie wybiorą, czy wolą takich znanych z tego, z czego oni są znani, czy wolą takiego Perkowskiego. A to jest, gdybym tam nie wszedł, to z pewnością nikt o Perkowskim by nigdy nie usłyszał. I wtedy miałbym na pewno dużo mniejsze szanse niż w tej chwili. No, demokracja trochę na tym polega, że wybiera się po prostu znane nazwiska, które kreują media. Zabawne jest w ogóle to, że na tej debacie według widzów z uczestników wygrał pan Janusz Korwin-Mikke i to kompletnie zdominował całą resztę uczestników debaty. Miał tam 84% bodajże, czy 83% według sondażu, który przeprowadził Super Express. Kto zdaniem widzów jest zwycięzcą tej debaty? Jestem ciekaw, co by było, gdyby pana również dorzucili do tego sondażu i zapytali widzów, czy przypadkiem pan by tam nie miał też znaczącego głosu. Ja panu pośrednio odpowiem, ponieważ mój sympatyczny znajomy podjął się bardzo trudnego dzieła i zmonitorował kilka takich dużych streamingów, które poszły z tego nagrania, bo nie tylko Super Express, było dużo więcej odtworzeń na rozmaitych kanałach, na X-ie, jeszcze w kilku innych miejscach i on po prostu scrollował komentarze i nieskromnie powiem państwu, że bardzo dużo znalazł komentarzy, w których to ja byłem na pierwszym miejscu w ramach rankingu, a na drugim miejscu była pani Zajączkowska i pan Korwin, tak na zmianę. Także to było, no tak, oczywiście to taki sondaż, nie sondaż, no bo można powiedzieć, że jakiś wariat taki sondaż sobie wpisał, ale myślę, że pan Janusz Korwin-Mikke zyskał tyle głosów ze względu na to, co powiedział na początku. I mam wrażenie, że to jak gdyby głosy na pana Janusza, to troszkę też były głosy na mnie. Czy też głosy na mnie, to trochę były głosy na pana Janusza. On wystąpił w obronie nas, Polexitu. Więc, a wiem, że ludzie dobrze zareagowali na te słowa i wiem, że to, że pokazałem fasadowość polskich mediów, to, że pokazałem fasadowość polskiej demokracji, również się bardzo wielu środowiskach spodobało. No, z uczestników tej debaty na pewno najbliżej wam do pana Janusza Korwin-Mikkego. Co się stało, że nie startujecie ze wspólnego komitetu? To się można byłoby zapytać kandydatki Konfederacji. Dlaczego pan Janusz Korwin-Mikke nie startuje z Konfederacji? Bo on był współzałożycielem Konfederacji. I drodzy państwo, ja wiem, skąd wyrastają nogi Konfederacji. Ponieważ ja byłem przy założeniach Konfederacji. Ja wtedy jeszcze mieszkałem w Warszawie, bo to było w 2018 roku.
I ja pamiętam dokładnie początki Konfederacji, czego państwo możecie nie pamiętać. I Konfederacja na początku to miały być zupełnie inne postaci. Bo Konfederacja zbudowała się na czymś, co w 2018 roku nazywało się Wolność w Samorządzie. I to był koalicyjny komitet wyborczy do wyborów samorządowych założony przez Piotrka Liroya Marca, pozdrawiam cię Piotrek, i Janusza Korwin-Mikke. Tych dwóch liderów połączyło swoje siły, żeby zrobić koalicyjny komitet wyborczy. Później, w listopadzie, grudniu, do tych dwóch liderów dołączył się Marek Jakubiak. I nagle powstała federacja złożona z Marka Jakubiaka, Piotra Liroya Marca i Janusza Korwin-Mikke. Następnie zaczęło się już dziać dziwnie, bo zaczęły się pojawiać kolejne postaci. Wtedy doszedł pan Winnicki, pan Bosak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dochodzimy do roku 19, do wyborów europarlamentarnych. I w wyborach europarlamentarnych startują już ci wszyscy przeze mnie wymienieni ludzie. Następnie w roku 19 są wakacje i tutaj nagle jest ruch, bo z Konfederacji zostają wyrzuceni zarówno Piotrek Liroy Marzec, jak i Marek Jakubiak, bo komuś w Konfederacji nie pasują, bo Marek Jakubiak jest za bardzo patriotyczny, a Piotrek jest za bardzo wolnościowy i coś tutaj nie gra. I w ogóle, drodzy państwo, czym jest Konfederacja? Spróbujcie zapisać się do partii Konfederacja. Nie da rady. Partia Konfederacja jest to Sanhedryn liderzy, gdzie jest sztab liderów, nie pamiętam, czy jest w tej chwili kilkunastu czy trzydziestu, i wszyscy członkowie partii Konfederacja, to jest Sanhedryn, który decyduje o tym, co zrobić z pieniędzmi. To jest partia techniczna, nawet nie kanapowa, to jest partia techniczna tylko po to, żeby móc realizować cele polityczne. Wy się nie zapiszecie do Konfederacji jako członkowie, nie będziecie mieli znaczka członek partii Konfederacja, bo tego nie można zrobić, bo gdyby tam było za dużo członków, to byłoby za dużo ludzi do podziału tych pieniędzy, które są z subwencji dla partii politycznych. I teraz, drodzy państwo, kończąc. W zeszłym roku Konfederacja przeżyła olbrzymią przemianę, ponieważ nagle niespodziewanie pojawił się pan Wippler, ponieważ nagle nieoczekiwanie pojawił się pan Tyszka, ponieważ nagle niespodziewanie pojawili się jeszcze tacy dziwni ludzie w tej Konfederacji. I ta Konfederacja tak naprawdę stwierdziła, że ojciec założyciel Janusz Korwin-Mikke nie pasuje do nowego układu i do nowego wizerunku partii Konfederacji. I Janusz Korwin-Mikke został usunięty z partii Konfederacja z roli lidera. To co miał zrobić pan Janusz? Zamknąć Konfederację, jak i nie mógł, bo ktoś przejął tę Konfederację. A kto przejął tę Konfederację? No pan Mentzen przejął tę Konfederację. Poglądy pana Mentzena są absolutnie, moim zdaniem, bo jest moja opinia, poglądy pana Mentzena są absolutnie antypolskie. Co zrobisz? Fałszywa flaga? Zawsze były fałszywe flagi. Tak się robi politykę. Trzeba kanalizować, spuszczać powietrze. Kanalizować, spuszczać powietrze. Smutne, przepraszam. A dlaczego pan Janusz Korwin-Mikke nie startuje z Polexitu, skoro, jak pan sam powiedział, wspólnie ze Stanisławem Żółtkiem mieli w przeszłości swoje projekty. Jak się domyślam, były rozmowy na ten temat. Nie wiem, absolutnie nie wiem, dlaczego nie doszło do porozumienia. Ja dosyć późno się w ten projekt zaangażowałem i nie wiem, jakie były początki. Absolutnie, to no, ciężko mi mówić. To trzeba byłoby to pytanie zadać nie mi, tylko to jest pytanie trzeba było zadać Stanisławowi Żółtkowi, Januszowi Korwin-Mikke. Ja nie mam zielonego pojęcia, z czego wynika ten start. Nie potrafię tego odpowiedzieć na to pytanie. To tak na koniec już na pewno ten wywiad obejrzy przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy osób, być może zliczając wszystkie media społecznościowe kilkaset tysięcy. Na pewno wśród tych osób mogą być ludzie i na pewno będą z pańskiego okręgu. Jak pan by ich przekonał do głosowania właśnie na pana? Drodzy państwo, jeśli nie chcieliście iść na wybory, mówiliście, że nie macie na kogo zagłosować, to pójdźcie na wybory, zaryzykujcie i wybierzcie Perkowskiego. Jeżeli uważacie, że Polska powinna być krajem suwerennym, to pójdźcie i zagłosujcie na Perkowskiego. Jeżeli uważacie, że odbiera się nam, Polakom, nasze prawa poprzez Zielony Ład, to idźcie i zagłosujcie na Perkowskiego. Jeżeli nie kochacie Polski, jeżeli nie uważacie, że Polska jest ważna, jeżeli nie czujecie się patriotami,
to zagłosujcie na kogoś innego albo nie idźcie na wybory.